na które również po prostu środki maszyny. Szanowni Państwo, właśnie załogą powstał pożar. Trochę do tyłu jeszcze, dobra? Zobaczcie, bo chodzi funkcjonariusz, tak, strażak, który za chwilę dokona gaszenia w tacy, na której znajduje się substancja palna. Podejmując takie działania, najpierw musimy zgromadzić sobie środki, czyli podejście ciemne gaśnice na gaśnicę, jak większej ilości, żeby móc powiedzmy gasić ten pożar. Strażak podchodząc do tacy, dokonuje gaszenia. Oczywiście jest troszkę pochylony, żeby ognisko pożaru nie dotarło do niego. Tak samo gasi zgodnie z kierunkiem wiatru, tak? Żeby nie mógł był popadony, tak? Przez niego. Zauważcie, że dokonując gaszenia potężnym sprzętem gaśniczym może nam zabraknąć tego szansu. Dlatego strażak zgromadził sobie następny sprzęt podręczny, następną gaśnicę, którą nadal kontroluje ugaszeniem pożaru. Oczywiście technika gaszenia tego pożaru odbywa się, zależy od jakiej grupy pożarów zależy, tak? Czyli na przykład ciecze. Thank you.